to 5 po zaczekamy. 2 minutki. Tu? No chyba na podwójny. Słucham? Na podwójny ze względu na tytuł. Z jednej strony osoba, z drugiej tytuł. Siadam posłusznie. A to ta pierwsza? Nie, nie, to została. A. Kurek nie miałem, jak widzisz. A czy mieszczą się jeszcze w mieszkaniu? No nie mieszczą się, no straszne mam problem. A teraz już, jak będę musiał jeszcze z pracy zabrać, to mam nadzieję, że jak dostanę nowe pomieszczenie w tym centrum badań, to że dostanę jakieś większe pomieszczenie. Że dostanę jakieś regały, bo problem straszny z tym książką. To człowiek jednak. No. No ale bez tego w tej chwili. Bez tego nie da rady. No, żadna biblioteka instytucjonalna tego nie zapewni. Więc jest. Bo większość książek przecież ukazuje się w takim nakładzie, że właściwie rozchodzi się tylko w bardzo wąskim gronie. Jest w ogóle problem, że jak są spuścizny po profesorach, to żadnej biblioteki nie chcą brać. W ogóle. To. Mnie kiedyś ECS oferował, że jakbym zapisał w testamencie, to oni jako osobną kolekcję wyeksponują, łącznie z beletrystyką, ze wszystkim. Ale ta kobieta odeszła na emeryturę, a ci, co już po niej weszli, to już mają, już takie pojęcie, że już jak im wysłałem ten pamiętnik Lwowianki z czasów I wojny światowej, to wystawili go na półkę do oddania, bo uznali, że to już nie jest profil. No, po prostu. Ręce opadają. Ręce opadają. Takie to dziwne czas. Witam Państwa na popołudniowym spotkaniu autorskim z profesorem Wojciechem Polakiem. Mam nadzieję, że będzie to spotkanie dotyczące nie tylko z powodu tytułu bardzo kontrowersyjnego jego ostatniej książki napisanej wspólnej ze swoją uczennicą panią Sylwią Gali Skarbińską, Zbrodnia i grabież, jak Niemcy tuszują prawdę o sobie. Książka jest świeża, kończy się na dacie, w której książka została wydana. W wydawnictwie krakowskim, Biały Kruk, które słynie z publikacji książek, które łatwo jest określić jako książki z kręgu konserwatywno-prawicowego myślenia. Nie tylko o historii, ale głównie o polityce. Jest to rzecz charakterystyczna i z tego powodu pozwolę odwołać się do pewnej oczywistej prawdy. Zbrodnia i grabież to są pojęcia nieodmiennie towarzyszące każdej wojnie, ale tej niedawnej, o której wielu jej uczestników chciałoby zapomnieć, towarzyszą w sposób szczególny, dlatego że jurysdykcja podstawowych pojęć związanych z odpowiedzialnością za wywołanie tej wojny, jej przebiegu i następstw nie postępowała wraz z rozwojem wydarzeń na frontach, tylko została skodyfikowana znacznie później, bo około roku 1948. Zresztą autor podstawowego pojęcia ludobójstwa, Rafał Lemkin, zmarły w 1959 roku, przez blisko 5 lat zabiegał o to, aby to pojęcie weszło do kanonu pojęć prawnych. Rzecz charakterystyczna, że i samego Lemkina dotknęła erozja pamięci, to znaczy o twórcy tego pojęcia i o zbiorowej odpowiedzialności narodu niemieckiego coraz częściej zapominamy. To nie jest jakby przypadek szczególny,
I nawet nie mieści się on w takim pojęciu, że to zwycięzcy piszą historię, ale okazuje się, że zarówno zwycięzcy, jak i pokonani bardzo chętnie zapominają to, co było ich współudziałem. To jest cecha charakterystyczna tej książki, że odwołuje się do pamięci zbiorowej i przypomina rzeczy, które już są powszechnie znane. I to jest pierwsza i właściwie w znacznym stopniu także i druga część książki pana profesora Polaka. Ta trzecia jest pewnego rodzaju prognozą aktualnej sytuacji i próbą zaproponowania z pozycji konserwatywno-prawicowych pewnej propozycji budowania przyszłości w Europie z uwzględnieniem roli Polski i Niemiec, ale po uznaniu swoich wzajemnych win i przyznaniu się do niechlubnej przeszłości głównie przez Niemcy. Więc materia jest niezwykle skomplikowana. Sam autor dzieli książkę na cztery części, ja tam się doszukałem aż sześciu części, ale to jest kwestia odrębna i mało znacząca. Myślę, że najzgrabniej będzie, jeśli pan profesor Polak sam opowie nam o tej książce, bo ona jest niezwykle ważna. Inna od tych, które obowiązują w kanonie lektur dotyczących II wojny światowej i pokazująca także i zmieniający się na naszych oczach świat w tym znaczeniu, że wydarzenia z roku 2019 okazują się być niezwykle aktualne i w roku 2020, mimo że przeżywamy w tej chwili pandemię. Nic to nie zmieniło w stosunkach na przykład współodpowiedzialności za II wojnę światową, za stosunki dwustronne między Niemcami i Federacją Rosyjską i jak obie strony usiłują rozgrywać kartę polską w tych stosunkach pozornie tylko dwustronnych. Zatem oddaję głos panu profesorowi, który przedstawi nam treść tej książki. Tak, no powiem, że książka rzeczywiście ma tytuł mocny, może on ma też trochę przyciągnąć czytelnika, czy są to rzeczy znane. No więc powiem tak, że znane, ale dla pewnego pokolenia. Tutaj najciekawsze jest to, że jak rozmawiam z ludźmi młodymi i opowiadam im o tych sprawach, albo rozmawiałem też z ludźmi młodymi, którzy czytali tą książkę, to oni mi opowiadają o swoim zdumieniu, że oni już o tych rzeczach nie wiedzą, oni o tych rzeczach nie czytali, oni o tych rzeczach, na tych rzeczach się zupełnie nie znają. Jest to trochę efekt tej zapaści także w nauce historii, w kształceniu historii, która to zapaść dotknęła, zwłaszcza to średnie pokolenie obecnych 30-40-latków. Trochę podobnie jest z moją książką o hetmanie Żółkiewskim. Słyszę od ludzi młodych, że oni właściwie o hetmanie to nie słyszeli nigdy. No więc to, co mi się wydaje wręcz nieprawdopodobne, jest po prostu faktem. Oczywiście nie jest to książka, która by coś w tej warstwie opisu zbrodni niemieckich lub manipulacji potem wokół tych zbrodni coś odkryła nowego. To jest książka, która podsumowuje pewne rzeczy, jest właściwie syntezą. Rozdział pierwszy mówi o tych zbrodniach niemieckich. No proszę Państwa, gdyby te zbrodnie opisać rzeczywiście tak solidnie, no to trzeba by chyba kilkunastu tomów, prawda? Mówię tylko o zbrodniach na Polakach, na obywatelach polskich. Trzeba by kilkunastu tomów opracowania, więc my oczywiście czytelnika nie zamęczamy. Stosujemy pewną metodę no może typową dla książek popularnych, mianowicie z jednej strony podajemy statystyki, oczywiście ilu zabito, ilu zamordowano, ilu wywieziono do obozów, a ilu na przykład do przymusowej pracy skierowano do Niemiec obywateli polskich, ile było obozów koncentracyjnych i tak dalej.
Z drugiej strony, no ktoś mądry powiedział kiedyś, że milion zabitych to jest statystyka, ale jeden zabity to jest tragedia, prawda? Więc ta statystyka słabo oddziałuje na ludzką wyobraźnię i słabo uzmysławia nam okropność tego wszystkiego, więc sięgamy także po przykłady, proszę Państwa, sięgamy także po przykłady mniej lub bardziej drastyczne, żeby zilustrować pewne fakty. Bo te przykłady także, proszę Państwa, dają do myślenia. Jeżeli na przykład piszemy, że było 1 700 000 Polaków wywiezionych na roboty do Niemiec, prawda? Że źle ich traktowano, że traktowano ich jako podludzi, że płacono im tam bardzo niewiele, że głodzono, że mieszkali w warunkach czasami jak zwierzęta i tak dalej. Można by długo opisywać te różne cierpienia Polaków wywiezionych. No to oczywiście to robi wrażenie, ale bardziej wstrząsające są przykłady, gdy opisujemy dzieje 12-letniej dziewczynki wywiezionej gdzieś pod granicę holenderską do pracy i ona tam codziennie od 5 rano musi doić krowy, zajmować się gospodarstwem, jest bita, poniżana, szykanowana i głodzona. I głodzona, żeby jakoś przeżyć codziennie, idąc doić te krowy, bierze ze sobą dzbanuszek i do tego dzbanuszka trochę mleka nalewa i wypija. I las łapie ją właściciel gospodarstwa Bauer, który ją najpierw bije, a potem do tego dzbanuszka nalewa gnojówki i zmusza ją do wypicia. Proszę Państwa, no z jednej strony drastyczny przykład pokazujący, jak traktowano tych polskich robotników. Z drugiej strony pewien przykład, proszę Państwa, dotyczący niemieckiej winy, bo w tej chwili Niemcy zaczynają prowadzić taką, no zaczynają, oni już od lat prowadzą to, ale to chyba ulega nawet wzmocnieniu, prowadzić taką akcję uświadamiania wszystkim, że no zbrodnie to było głównie dzieło tak zwanych nazistów, prawda? Kto to byli ci naziści? No, początkowo to jeszcze, gdy za Adenauera zaczęto wprowadzać to określenie, to ci naziści byli jeszcze, pisano o nich, że to tak Niemcy, ale z pewnych formacji, SS, Gestapo, że to byli ci naziści, ale już na przykład Wehrmacht, nie, Wehrmacht był rycerski. Wehrmacht walczył według zasad i Wehrmacht był rycerski. Niemcy na forum wewnętrznym chętnie to określenie naziści kupowali, ale proszę Państwa, na zewnątrz ono to określenie też zaczęło robić karierę. To już zaczęło robić karierę. Z czego to wynika? To wynika chyba z tego, że czy to we Francji, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Stanach Zjednoczonych, po prostu panuje totalna ignorancja na temat historii. Ani nikt tej historii, tą historią się nie interesuje, ani nikt nic nie czyta, ani nikt nic nie ogląda. No poza wybranymi ludźmi po prostu panuje totalna ciemnota. Więc gdy Niemcy zaczęli rozpowszechniać to określenie naziści, no to bardzo chętnie zostało zaakceptowane. Mało tego, proszę Państwa, no gdy na Sorbonie całkiem niedawno zrobiono ankietę, kto to byli pod względem narodowości naziści, to studenci odpowiedzieli, że to byli Polacy, proszę Państwa. Tak samo na uniwersytetach amerykańskich, bo skoro obozy koncentracyjne prowadzone przez nazistów były na ziemiach polskich, to zdaniem tych młodych ludzi to byli Polacy. To pokazuje, proszę Państwa, do czego prowadzi to. I Niemcy prawdopodobnie zacierają ręce, że tak się dzieje, bo im dokładnie o to pomieszanie pojęć i o to oskarżenie nas tymi idiotycznymi zarzutami, o to im dokładnie chodziło. Tak samo Zachód akceptuje to pojęcie rycerskiego Wehrmachtu, prawda? Rycerski Wehrmacht. No, w imię dobrych stosunków z Niemcami to nawet zaczęto lansować to. No, wszyscy oglądaliście pewnie Państwo film Orzeł wylądował, prawda? O komandosach, którzy próbują zamordować Churchilla w Szkocji i zostają oblężeni w kościele i tam pokazane, jak bohatersko, honorowo
giną wszyscy z wyjątkiem dowódcy, który się tam przekrada. Albo film Młode Lwy, prawda, w którym pokazany jest niemiecki oficer, który wchodzi do obozu koncentracyjnego gdzieś w zachodnich Niemczech i jest przerażony tymi stosami trupów i tam woła, co ci SS-mani tu zrobili, prawda, że to tylko SS-mani, Wehrmacht nie miał rzekomo z tymi zbrodniami nic wspólnego. Ten była bardzo, bardzo źle przyjmowana, przecież tam nawet zamknięto tą wystawę na pewien czas, tak, i spotkała się z krytyką, próbowano tam coś dodawać na końcu tej wystawy i tam wszelkie były różne kroki, a dodajmy, ale do czego zmierzam, proszę Państwa, zmierzam do tego, że ten przykład z tą dziewczynką i z tym dzbanuszkiem napełnionym gnojówką, to przykład, który nam pokazuje powszechność winy niemieckiej. Bo ten Bauer, prawda, ten gospodarz, no on pewnie żył sobie po wojnie, może uchodził za porządnego gospodarza, miał duże gospodarstwo, prawda, a potem jeszcze twierdził, że on tych polskich robotników to dobrze traktował. Tymczasem ludzi, którzy w ten sposób odnosili się do Polaków, czy do Żydów, czy do innych narodowości, były miliony. To wypieranie, proszę Państwa, zwalanie na tych nazistów, zwalanie na tych ewentualnie już w ostateczności SS-manów czy gestapowców było działaniem powszechnym i działaniem samooczyszczającym dla Niemców. Więc proszę Państwa, z jednej strony piszemy o tych wszystkich zbrodniach, podajemy różne przykłady. Oczywiście są to tylko przykłady. Ktoś może powiedzieć, że tego nie ma, tamtego nie ma. Ja się z tym zgadzam, no bo w końcu objętość tej książki jest określona. My nie możemy napisać o wszystkich przypadkach ludobójstwa, o wszystkich egzekucjach, o wszystkich obozach koncentracyjnych. Możemy podawać tylko przykłady. Druga część książki to jest właśnie, proszę Państwa, ten obraz zacierania. Obraz zacierania odpowiedzialności. Bo popatrzmy, proszę Państwa, no w latach, już nawet w latach 40., gdy alianci urządzają proces w Norymberdze, prawda, ale to jest tam grupa największych zbrodniarzy, 23, tak, których no tam część skazują na karę śmierci, część nie. Potem jest 10 procesów norymberskich następnych, ale według jakiej zasady to zostało zrobione? Według zasady pewnych kategorii. Więc najbardziej zbrodniczy prawnicy, jeden proces. Najbardziej zbrodniczy lekarze, drugi proces. Najbardziej zbrodniczy biznesmeni, przedsiębiorcy, trzeci proces. I tak dalej, proszę Państwa. Więc wybrano na każdy proces kilkudziesięciu rzeczywiście najgorszych. Tam zazwyczaj zapadło kilka w każdym z procesów, kilka wyroków śmierci, połowy z nich nie wykonano zresztą, potem resztę skazano na długoletnie więzienie. W ten sposób niejako alianci dawali wyraz swojej bezsilności. No, odfajkowujemy trochę symbolicznie, a resztę zaliczamy tam do tych kategorii, tam były te różne kategorie zbrodni, po pewnym czasie wrócą do życia publicznego i wracali. Gdy Niemcy odzyskały niepodległość w 1949 roku, czy tam, no, powiedzmy stały się niezależnym państwem RFN, bo tam niepodległość troszkę później pełną uzyskali, to w każdym razie, proszę Państwa, zupełnie zrywają z jakimikolwiek rozliczeniami. Od razu jest pierwsza rzecz zniesiona kara śmierci, prawda? Potem po pewnym czasie w wyniku nacisków pewnych no, są wznowione tam procesy oświęcimski, prawda, tam z Majdanka i tak dalej, ciągną się latami. Te wyroki nawet jak zapadają dożywocia, to potem się okazuje, że to dożywocie to naprawdę oznacza 5 lat, bo po 5 latach są zwolnieni ze względu na stan zdrowia. Pierwszy komendant Stutthofu został powieszony przez Anglików, drugi komendant, dużo gorszy, to on wybudował komorę gazową.
Dostaje wprawdzie dożywocie, ale tam zwolniony zostaje po kilku latach. I właściwie, proszę Państwa, te wszystkie, no pamiętam Ludwika Hanna, ile się ciągnął, tego kata Warszawy, ile się ciągnął proces w latach 70., gdy w końcu dostał kilkanaście lat, to potem i tak go wypuścili w latach 80. ze względu na stan zdrowia. I tak to wszystko się, proszę Państwa, toczyło. To była fikcja. Fikcja rozliczeń połączona z tą fałszywą narracją historyczną, która, tak, samooczyszczenie poprzez zwalanie też na innych, prawda, ci naziści, Niemcom jest bardzo wygodnie, że na świecie niedouczeni Amerykanie czy Francuzi zaczynają pisać polskie obozy koncentracyjne, bo Niemcy też tak zaczynają pisać, co rusz mamy incydenty na tym tle. Niemcom jest bardzo wygodnie pokazywać w serialu Nasze matki, nasi ojcowie, że Armia Krajowa to jakieś prymitywy, zdziczeli antysemici, prawda, którzy tam tylko marzą o tym, żeby mordować Żydów. To jest w ogóle w jakimś stopniu to jest pochodna pogardliwego stosunku do Polaków. Bo ja tam daję w książce przykłady, dajemy z panią Sylwią Gali Skarbińską przykłady, że nawet współcześnie kręcone seriale, jakieś tam fantazy, prawda, o tych Niemcach uciekających z NRD do Rosji, to znaczy jakieś kompletne pomieszanie z poplątaniem, no to jak trafiają do Polski, to trafiają do jakiejś dziczy kompletnej, prawda, że i zachowanie tych Polaków, i charaktery, i w ogóle wyposażenie mieszkania, że ubikacja to jest w kuchni zrobiona i oddzielona folią, zasłonką foliową, prawda, i w ogóle jakieś takie, Polacy pokazani jako jakieś dzikusy, prymitywy i coś najgorszego. Więc to lansowanie tej pogardy, wprawdzie oficjalnie oczywiście Niemcy się od tego odcinają, ale w środkach masowego przekazu to jest widoczne, jest przerzucane także na sprawy historyczne. Polakom sugeruje się antysemityzm czy współudział w mordowaniu Żydów. Więc proszę Państwa, tutaj opisujemy szeroko te mechanizmy, dajemy przykłady zresztą. No, bardzo dobrze się dzieje, że od pewnego czasu na wszelkie takie kłamstwa brutalne, historyczne, zwłaszcza w Niemczech, Polacy reagują pozwami, ambasady reagują protestami. To jakiś tam efekt przynosi, a przynajmniej no pewne pohamowanie, prawda? Ale no, sprawa jest ciągle otwarta. Ja zawsze twierdziłem i twierdzę, że odpowiedź na tego rodzaju politykę historyczną niemiecką, bo to jest tak naprawdę polityka historyczna, jest jedna, proszę Państwa. Pewnej rzeczy nie przeskoczymy. Nie przeskoczymy ignorancji historycznej społeczeństw zachodnich, także samych Niemców. Czy wiecie Państwo, my piszemy w książce o tym. W powszechnej szkole, bo tam w Niemczech jest model dziewięcioklasowej takiej szkoły powszechnej, prawda? W kursie historii są 4 godziny poświęcone II wojnie światowej. Z czego 1 godzina poświęcona niemieckiemu ruchowi oporu, czyli spisek Stauffenberga, Weisserose i tak dalej. Czyli no, czego ten młody Niemiec dowiaduje się o historii? No niczego, proszę Państwa, bo co można w ciągu 3 godzin tak naprawdę powiedzieć? No nic nie można. Zachodnie społeczeństwa nic nie wiedzą. No, my Polacy musimy robić to, co do nas należy, więc na przykład jeżeli Instytut Pamięci Narodowej tworzy książki, które opisują na przykład ratowanie Żydów przez Polaków i tłumaczy je na język angielski czy francuski, no to bardzo dobrze się dzieje. Tylko że my nikogo nie zmusimy do przeczytania tej książki, bo mówiąc no, żartobliwie, lekko, ale i brutalnie, nikt nic nie czyta. Dzisiaj dominuje popkultura. Czy nie trzeba wykorzystać tej popkultury, proszę Państwa? Książki swoją drogą wydawać, ale no, jeden dobry, nakręcony film hollywoodzki o ratowaniu na przykład Żydów przez
Polaków, w którym będzie, oczywiście będzie i łubu-dubu, i piw-paw, i jakieś pościgi, i wątek miłosny. Wszystko to, co powinno być w normalnym hollywoodzkim filmie, a równocześnie będą prawdziwe treści historyczne. I do tego filmu zatrudniamy grupę aktorów z najwyższej półki, którym płacimy te miliony dolarów, bo nie ma innego wyjścia. Ale taki film, jeżeli, no powiem szczerze, że to tak naprawdę, to jak się nakręci 5 takich filmów, to jeden z nich będzie dobry. Ale nakręćmy tych 5 filmów, proszę Państwa. Niech jeden zrobi karierę światową. On zrobi więcej dobrego niż te przetłumaczone tomy, proszę Państwa. Bo ludzie się na tym opierają w swoich sądach. Jeżeli obejrzą taki dobry film hollywoodzki, który też przekazuje prawdziwe treści historyczne, to będzie z tego naprawdę duży pożytek. No, na nas ciąży obowiązek prowadzenia w tej chwili mądrej polityki historycznej, ponieważ no, nie mamy innego wyjścia wobec tego zalewu kłamstwa. Trzecia część książki dotyczy czasów współczesnych, proszę Państwa. No może powiedzmy, no współczesnych w sensie no tam ostatnich dziesiątków lat. Może jest to także... Tak, więc może jest to wynik pewnego mojego też rozczarowania, bo ja po roku 90 byłem dużym optymistą, jeżeli chodziło o relacje polsko-niemieckie. No, pamiętałem, że Niemcy się bardzo ładnie zachowywali w latach 80., gdy w Polsce był głód, gdy brakowało środków czystości, odżywek dla dzieci, no, te różne inicjatywy katolickie na przykład. Słucham? Akcja pokuty, w ogóle to były takie jeszcze ładne akcje z lat 60. czy 70., tylko że wtedy jeszcze dla niektórych elit niemieckich byliśmy problemem. Potem przestaliśmy być już niestety i to jest osobne zjawisko. Więc ja byłem pełen optymizmu. Zdarzyło mi się, że na przykład jeździłem z takimi młodymi studentami niemieckimi z Heidelbergu do Malborka, oprowadzałem ich, rozmawialiśmy sobie o różnych sprawach i bardzo dobre wrażenie na mnie robili. Z tym, że z czasem, proszę Państwa, zacząłem widzieć, że ta polityka Niemiec wobec Polski jest polityką coraz bardziej nastawioną na podporządkowanie Polski, na zdominowanie, na zdominowanie gospodarcze i to pod każdym względem, a już zupełnym szokiem dla mnie, ja nie mogłem w to uwierzyć, mówiąc szczerze, był dla mnie Nord Stream. Jeżeli Niemcy dogadują się z Rosją, że zbudują po dnie Bałtyku, no wtedy była mowa o tej jednej nici rurociągu i ten rurociąg ma być zbudowany i teraz tak, ten rurociąg, gdyby go położyć przeprowadzić przez kraje bałtyckie i Polskę, no to kosztowałby 2 miliardy dolarów, czy tam euro, może trochę więcej. Tymczasem poprowadzony po dnie Bałtyku kosztuje 10 miliardów, prawda? Czyli obydwa kraje gotowe są wydać 8 miliardów i teraz pytanie, po co? No, odpowiedzmy sobie wprost, bo przestańmy udawać, przestańmy mydlić, prawda, że to jakaś inicjatywa europejska. Poprowadzony jest pod dnie Bałtyku po to, żeby móc Polskę szantażować energetycznie, prawda? Żeby w pewnym momencie, jak będzie to wygodne jednym albo drugim, odciąć dostawę gazu rurociągiem jamalskim do Polski, a Niemcy będą i reszta Europy zaopatrywane przez Bałtyk, prawda? Czyli Polska zostaje bez gazu. No Polska odpowiedziała koniec końców na to budową tych wielkich zbiorników i teraz tym projektem norweskiego rurociągu, więc no, podejmujemy kroki z zakresu samoobrony, aczkolwiek bardzo kosztowne, nie ma co
nie ma co ukrywać, że to w nas, w nasze kieszenie też bardzo to uderza, ale nie mamy innego wyjścia. Więc jeżeli ci Niemcy, którzy deklarują na przyjaźń, którzy są naszymi sojusznikami w NATO, sojusznikami w Unii Europejskiej, robią taką rzecz, to nie ma żadnego usprawiedliwienia, bo tu nie ma żadnego usprawiedliwienia. Więc to dla mnie było totalne zerwanie. Oczywiście po tym fakcie zacząłem się różnym innym historiom przyglądać. Na przykład dzieje polskiego przemysłu elektronicznego, proszę Państwa. No nie była ta elektronika w czasach PRL-owskich może szczytem nowoczesności. Wymagała pieniędzy, inwestycji, unowocześnienia. Z drugiej strony nie był to przemysł najgorszy. Mieliśmy tu jakieś Unitra Unima, Unitra Diora. W Olsztynie też coś było takiego tam. Mieliśmy tą fabrykę telewizorów kolorowych w Piasecznie. Proszę Państwa, w latach 92-94 w ramach radosnej reprywatyzacji to wszystko zostało sprzedane w ręce prywatne, to kupili Niemcy. Co zrobili Niemcy? W ciągu 2 lat zlikwidowali do cna. W tej chwili nie mamy żadnego przemysłu elektronicznego, więc kupili, żeby zlikwidować, nie żeby zainwestować, żeby zlikwidować. Już pomijam moralność tych, którzy im to sprzedali, bo też nie byli. Nie, chyba zdawali sobie sprawę, czym to grozi, ale Niemcy to kupili, żeby zlikwidować takich gałęzi przemysłu, takich zakładów przemysłowych jak Zachem w Bydgoszczy na przykład, które zostały kupione przez Niemców tylko po to, żeby być zlikwidowanymi i mamy mnóstwo, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o cukrownię, no to co się działo już teraz w XXI wieku, jeżeli chodzi o cukier, fakt, że Niemcy tutaj działali też wspólnie z Anglikami, paroma innymi krajami, ale Niemcy zrobili tutaj najwięcej. No tam ze 130 cukrowni w Polsce zostało 19 w tej chwili, a kupowali te cukrownie, potem jeszcze formalnie ich nie likwidowali, żeby przez kilka lat pobierać dotacje unijne od niewyprodukowanego cukru, bo było coś takiego, więc jeszcze na tym dodatkowo zarabiali, a potem likwidowali. Najzwyczajniej w świecie, proszę Państwa, no najnowocześniejsza w Europie w momencie wybudowania cukrownia w Łapach pod Białymstokiem. Dzisiaj, proszę Państwa, nie, tam nic nie ma, tam jest łąka chyba już w tej chwili. To z cmentarza można oglądać ją, jak w Łapach na cmentarz się pójdzie, to widać tereny po cukrowni. Tereny po cukrowni, olbrzymia, ogromna i nowoczesna do tego cukrownia. Proszę Państwa, więc niemiecka polityka pod tym względem była polityką perfidną, na podporządkowanie, na wspólne interesy, jakieś kondominium na terenie Polski pomiędzy Niemcami a Rosją. Polityka także kompletnego lekceważenia, nie traktowania nas jako sąsiada, jako partnera, ale jako jakiegoś takiego państwa satelickiego, które można lekceważyć. Faktem jest, że Polska jest w jakiś sposób uzależniona od Niemiec gospodarczo i to można by ten wątek rozwijać, ale Niemcy po prostu to wykorzystują i ja po prostu z panią profesor Sylwią Galli-Skarbińską no, też pewne rzeczy tutaj poddajemy pod przemyślenie. Także te rozmaite działania medialne, właśnie ten przemysł pogardy, to lekceważenie Polaków i tak dalej. My oczywiście piszemy na końcu, tak jak pan zauważył, no, podajemy pewne pomysły na to, w jaki sposób trzeba działać. No, wydaje się nam, że prawda, że powiedzenie prawdy jest tutaj czymś bardzo, bardzo podstawowym, że żądanie reparacji, żądanie odszkodowań za to, co Niemcy zrobili w czasie II wojny światowej i oczywiście nie przyniesie efektu natychmiast. Nie przyniesie efektu natychmiast, natomiast
Natomiast kropla drąży skałę. Ja zawsze podkreślałem, że nie rozumiem, dlaczego rząd polski nie za bardzo chce współpracować z innymi krajami skrzywdzonymi. Grecja na przykład, prawda? Jeżeli Grecy mają swoje rachunki wobec Niemców, to wystawmy te rachunki wspólnie. Nie będą mówić o nas, że jesteśmy jakimiś oszołomami, którzy się czepiają, prawda? Tak samo Włosi mogą i Włosi też mają ochotę wystawić Niemcom rachunek za drugą wojnę światową. Szereg innych krajów europejskich też może to zrobić. Idźmy solidarnie, to może przynieść lepszy efekt niż nam się wydaje. Trzeba te rzeczy powtarzać, trzeba te rzeczy o tych rzeczach mówić. Trzeba podawać przykłady, proszę Państwa, bo co z tego, że jeżeli o teraz przy okazji tam odnalezionego dzieła sztuki, zresztą nie w Niemczech, podano, że tam w spisach ministerialnych mamy 60 tysięcy naprawdę wybitnych dzieł sztuki, nieodzyskanych od, prawdopodobnie głównie od Niemiec, no trochę może być też od Rosji, ale zdaje się, że większość od Niemiec. Tak naprawdę to tych dzieł sztuki nieodzyskanych też o dużej wartości to jest około 500 000. Tylko że oni tam chyba stosują jakąś gradację, takie bardzo wartościowe, może takie już tam odrobinę mniej, ale to podawano tam 530 ileś tysięcy obiektów. Więc to wszystko czeka na załatwienie. Oczywiście podawanie takich liczb jest celowe, ale proszę Państwa, raczej trzeba uderzać w wyobraźnię także społeczności międzynarodowej. Ja zawsze podaję przykład tej kołatki z Czerwińska, prawda? Czerwińsk, kolegiata w Czerwińsku pod Warszawą, w bocznych drzwiach znajdowała się romańska kołatka w kształcie głowy lwa. No, różnie historycy sztuki mówią. Jedni, że to XI wiek, drugi, że XII, drudzy, trzeci, że XIII. No, ale co nie zmienia faktu, że bardzo stara i ogromnej wartości. Co się dzieje w czasie okupacji? Przyjeżdża profesor Frey, słynny rabuś, proszę Państwa, bo to wręcz osławiony, który osobiście przy pomocy śrubokręta odkręca tą kołatkę i zabiera sobie. Proszę Państwa, no dzisiaj wszyscy wiedzą, że kołatka jest w rękach jego spadkobierców, że gdzieś tam w Stuttgarcie się znajduje. Gdyby policja niemiecka chciała, to by w 3 dni ją odzyskała, proszę Państwa, bo są sprawni i prawdopodobnie nie byłoby większego problemu. Tylko oni nie chcą. Tutaj podnoszenie właśnie spraw, wydestylowanie niektórych spraw, kołatki pięknej Madonny z Torunia, szeregu innych, proszę Państwa, dzieł sztuki zrabowanych i podnoszenie tego nawet w sytuacjach publicznych. A czemu prezydentowi Steinmeierowi nie może nasz premier w okolicznościach publicznych powiedzieć, że panie prezydencie, ale kołatkę z Czerwińska to wy nam oddajcie, prawda? To byłby skandal, prawda, ale skandal byłby 3 dni, a po 3 dniach Niemcy by sami zaczęli pisać o tym. Więc proszę Państwa, no, dlaczego tego się nie robi? W imię czego? Czy rzeczywiście to ten nasz brak asertywności przynosi jakieś korzyści w relacjach polsko-niemieckich? Ja nie widzę. Ja nie widzę, żebyśmy rzeczywiście coś autentycznie wygrywali. Polityka niemiecka wobec nas jest polityką niedobrą, polityką wrogą. Mało tego, no popatrzmy, mamy tą naszą inicjatywę Trójmorza, prawda? Ładnie opakowano. No oczywiście, że tak, no bo Niemcy potrafią to opakować. Mamy inicjatywę Trójmorza, prawda? No nie wiadomo, co z tej inicjatywy Trójmorza będzie, bo na razie to jest wszystko takie pierwociny, prawda? Pewien blok państw, które mają różne pomysły na inicjatywy jakieś tam gospodarcze, infrastrukturalne, komunikacyjne,
Stany Zjednoczone, przynajmniej póki Trump jest, no bo nie wiadomo, jak ten drugi pan zostanie prezydentem, czy ja już w ogóle nie wiem, co to będzie, ale póki jest Trump prezydentem, to Stany Zjednoczone chętnie na to patrzą. Mało tego, no chcą być jakimś takim też patronem tej całej inicjatywy i bardzo to ciekawie wygląda, chociaż mówię, nie wiem, co z tego wyniknie. Co robią Niemcy, proszę Państwa? Niemcy, jak w Rumunii odbywa się szczyt Trójmorza, to Niemcy zgłaszają się, że też chcą być w Trójmorzu. To tak mniej więcej to mi przypomina to, jak Sowieci kiedyś zgłosili się do NATO, że oni chcą przystąpić do NATO, prawda? No więc Trójmorze z Niemcami to w zasadzie w ogóle traci sens. W dodatku niektóre kraje Trójmorza nie bardzo to rozumieją. Podobno i Rumuni, i Litwini to pytali się, a dlaczego my Niemców nie chcemy przyjąć, bo jak gdyby w ogóle nie rozumieli. Tak, więc to Trójmorze, no sama ta nieświadomość tych państw właściwie, że tego, że Trójmorze jest, no, mimo wszystko, mimo że tego się oficjalnie nie mówi, że jest wymierzone przeciwko komuś, ale jednak jest wymierzone z jednej strony przeciwko interesom niemieckim, drugiej strony rosyjskim. No więc to, że te nie wszystkie państwa sobie to uświadamiają, już świadczy o słabości tej formacji. Ale Niemcy się już tym bardzo niepokoją, więc widać, że tutaj realizujemy wreszcie nasze interesy. Może takich asertywnych posunięć powinno być więcej. Więc jest to książka, ja myślę, która powinna zachęcać do myślenia, a równocześnie no, zrywać z takim językiem dyplomacji. No, dyplomaci niech sobie rozmawiają językiem dyplomatycznym. My historycy naprawdę nie musimy zrywać z takim mydleniem sobie oczu, udawaniem. Też czasami jest postawa, proszę Państwa, postawa pewnej zależności. Niemcy potrafią kupować sobie członków elit polskich przy pomocy stypendium, nagród, wydawania książek. To jest, ja to nazywam czasami, że to jest polityka wpływu bez, niekoniecznie z agentami wpływu. Czasami ci ludzie stają się agentami wpływu, nie wiedząc o tym, proszę. Bezwiednie. I to takich przykładów mogę podawać strasznie dużo. Kiedyś o tej naszej książce przeczytałem w internecie zdanie pana profesora poważnego, który no nie kupił jej, ale przejrzał sobie w księgarni, jak napisał, i w końcu stwierdził, że no, polscy historycy nie powinni takiej książki pisać. Wyraził taką opinię. Tak sobie pomyślałem, na czym to, dlaczego właściwie nie powinniśmy pisać, a może właśnie dlatego, że to może zaszkodzić jemu tam w jakimś tam kolejnym stypendium czy kolejnym korzystaniu z dorobku kolejnej fundacji. Jeden z panów ministrów, wysokie rangą, przyznał mi się kiedyś w rozmowie, że jak został ministrem, to natychmiast zaproponowano mu dwutygodniowy pobyt w Berlinie na jakimś tam takim szkoleniu, sympozjum, po prostu luksusowy hotel, wszystko tego, żeby pana ministra pewnie jakoś pozyskać. No, to są też realia. One dotyczą, proszę Państwa, także tych tak, w szczególności tak zwanych ziem odzyskanych. No. Tutaj polityka historyczna niemiecka idzie w kierunku takiego rozmywania, no, że nieważne jest, do kogo te ziemie należą, ważna jest tradycja, wspólnota, regionalizm europejski, prawda? Natomiast co my tam będziemy się zastanawiać, czy to są ziemie polskie, czy
niemieckie, czasami to są ziemie europejskie, czasami nawet w tej narracji jest stwierdzenie, no, że tutaj na przykład na terenie Warmii i Mazur, że tu mieszkali no, Niemcy, Polacy, ale przecież tu mieszkali także Holendrzy, Szkoci, prawda, i Rosjanie, i Litwini. No co jest lekką przesadą, bo to już przy tych pozostałych narodowościach to już mówimy o jakichś tam ułamkach procenta, prawda? Ale to jest taka narracja, która ma pokazać tą europejskość, powszechność, uniwersalność tych terytoriów, ale równocześnie troszkę podważyć ich polskość, proszę Państwa, ich polskość, więc w tym też tkwi takie wyrachowanie, które jest no, bolesne dla nas. Od razu pozwoli Pan, że zadam pytanie, które będzie kontynuacją tego wątku, który Pan podniósł. Poznański badacz Olszowski w słynnej książce Niemiecka nauka historyczna w upadku postawił taką tezę i udowodnił ją na łamach bardzo obszernej książki, że Niemcy w dwudziestoleciu międzywojennym skutecznie zaszczepili Europie niemiecką wizję Europy Wschodniej i uważał to za duży sukces propagandowy nie tylko historyków niemieckich, ale przede wszystkim polityków. Czy to zagrożenie nadal występuje, zmieniło się, zostało zastąpione nową wizją, którą ma upowszechniać niemiecka nauka historyczna? Jak Pan ocenia? Ja powiem tak, że nie przeceniałbym wpływu niemieckiego na pozostałe państwa dzisiaj. Wydaje mi się, że w okresie międzywojennym mieli chyba większe możliwości i wykorzystali to do cna. No, to zresztą no, ten jest jeszcze drugie pojęcie tego polskiego porządku, prawda, o czym też pisano dużo, to jeszcze w XIX wieku lansowano ten polski porządek to w gruncie rzeczy nieporządek, bałagan i że trzeba Europę bronić, a najlepiej tą obronę przeprowadzą właśnie Niemcy. Wydaje mi się, że dzisiaj już chyba ta narracja niemiecka takich szans nie ma, natomiast no jest to też zjawisko groźne. Opisujemy w książce te seriale na przykład, prawda, które pokazują Polaków jako jakichś tam prymitywów. W końcu te seriale ktoś kupuje, one są atrakcyjne, one są zrobione za duże pieniądze. My jak kręcimy serial, robimy to za 1/10 tego, co Niemcy. No, od razu widać różnicę, proszę Państwa. Natomiast ja bym chyba tego nie przeceniał. Dla mnie osobiście najgroźniejsza jest ta narracja dotycząca historii, bo ona tutaj trafia, jak już powiedziałem, w tą kompletną ignorancję krajów Zachodu, jeżeli chodzi o wykształcenie, o znajomość historii. I tutaj nasze protesty to jest wręcz walka z wiatrakami. Tutaj, proszę Państwa, no, sytuacja jest bardzo skomplikowana. Polska polityka historyczna, z drugiej strony, no, na przykład Izraelowi, Żydom, nie zależy wcale na tym, żebyśmy my Polacy byli przedstawiani jako ofiara Niemców, prawda? Ofiara Niemców, chociaż pod względem strat ludnościowych i materialnych to właściwie no, no, no powiedzmy, że jesteśmy na drugim miejscu po Żydach, prawda, po Żydach. Natomiast Żydom też bardzo nie podoba się, że Polacy żądają od Niemców, żeby uznali nas za ofiary II wojny światowej, żeby wypłacili nam reparacje, bo dla Żydów ten monopol Holokaustu, monopol
krzywdy narodu żydowskiego jest też czymś wygodnym, prawda? Więc tutaj te aspiracje polskie do tego, żeby Niemcy przyznali, że dokonywali masowych mordów Polaków, także zniszczenie naszego mienia, zmuszanie do niewolniczej pracy i tak dalej, to wcale nie jest wygodne. Inna sprawa, ja zawsze to podkreślam, dlatego w książce piszemy też o Żydach, to byli obywatele polscy. 3 miliony zamordowanych Żydów to byli obywatele polscy, więc Polska też uważa, że to te straty dotyczą jej. Pomijam już sprawy narodowościowe, co do których, proszę Państwa, jest też sporo nieporozumień. Jeżeli spisy powszechne w Polsce z lat 30. wykazywały istnienie 4 milionów ludzi wyznania mojżeszowego, z których 3 miliony uważały się za Żydów, czyli około miliona, było około miliona Polaków wyznania mojżeszowego. Oczywiście jak przyszedł Hitler, dla niego ustawy norymberskie żadnych rozróżnień nie przewidywały. Ale część z tych 3 milionów Żydów, których Niemcy zamordowali, obywateli polskich, to byli ludzie uważający się za Polaków, albo przynajmniej no, za polskich Żydów, co też jest jakąś dwoistością, dualizmem. Więc wydaje mi się, że często te sprawy bardzo, bardzo upraszczamy. Natomiast oczywiście to, co zrobiono na polskich Żydach, także jest obciąża Niemców winą. Także to jest część winy wobec państwa polskiego, wobec tego, co zrobili. Ja, proszę Państwa, uważam, że no niestety no musimy o tym przypominać, musimy o tym mówić, ale przede wszystkim sami Polacy powinni o tych sprawach wiedzieć. No nie może być tak, że 20-letni człowiek nie wie o tych zbrodniach, o tych egzekucjach, o tym, co się działo. Te przykłady, które podajemy w książce, są czasem wstrząsające. No, miasteczko Frampol, prawda? Kto dzisiaj pamięta, co Niemcy zrobili w Frampolu? No bo ostatnio mówi się dużo o Wieluniu, prawda? Że tutaj miasteczko zniszczone, pierwsza ofiara II wojny światowej, a we Frampolu, Frampol, proszę Państwa, miał budowę, miasteczko zbudowane w sposób geometryczny. Rynek, ratusz w środku, a potem koncentrycznie rozchodzące się kolejne takie kręgi, czy też kwadraty ulic, prawda? W sumie to przypomina tarczę strzelniczą. Niemcy szybko to zauważyli i, proszę Państwa, zrobili z Frampola w 1939 roku we wrześniu tarczę strzelniczą do ćwiczeń Luftwaffe. Nadlatywali nad miasto, w którym normalnie żyli ludzie, i celowali w ratusz jako w punkt zero. No a jak już nie trafiali, tylko bomby spadały gdzieś dalej, no to sobie liczyli punkty, prawda, kto celniej zrzuca bomby. No już większego zdziczenia, większego bestialstwa sobie wyobrazić nie można. My o tym piszemy. Dlaczego o tym się nie pisze szerzej? Dlaczego takich rzeczy się nie przypomina? Proszę Państwa, musimy o tym pisać, musimy to przypominać. To jest także jakiś argument także za tą potrzebą rozliczenia się z Niemcami. Znaczy, po prostu no, ja uważam, że stosunki polsko-niemieckie nie będą normalne, dopóty Niemcy nie wypłacą nam reparacji. I myślę, że także z punktu widzenia ich samych dobrze im to zrobi. Ja czasem żartuję, no tak, no pan Hans, który jeździł 4 razy na Majorkę, no pojedzie 3 razy, prawda? Zmieniał samochód co 3 lata, no, zmieni co 4, prawda? Naprawdę ich to nie dużo dotknie, tak samo jak
jak wcale nie obciążyło ich szczególnie wchłonięcie NLD, prawda? Wywalili w ten NLD chyba bilion dolarów tak naprawdę w przeliczeniu na dolary. 1/3 tego została zmarnotrawiona przez etatystyczną gospodarkę. Tam były przykłady, pamiętam, jak 10-tysięczne miasteczka budowały sobie oczyszczalnie ścieków na 100 tysięcy, prawda, czerpiąc z tych nieskończonych środków finansowych, więc marnotrawstwo potworne, ale jakoś sobie poradzili bez większych perturbacji. Myślę, że w kwestii reparacji z Polską, dla Polski też by sobie poradzili. Dziękuję bardzo. Liczę, że macie Państwo pytania do autora książki. Wykorzystajcie tę okazję. Bardzo proszę. No ta komisja to jest beznadzieja po prostu, tego wspólnego podręcznika się nie doczekaliśmy. Znaczy coś tam zrobiono, ale ten podręcznik miał być uzupełniany przez każdą stronę własnymi tekstami, więc właściwie to nie ma to wielkiego sensu. Proszę Państwa, no tak, no znaczy ja nie twierdzę, że nie ma historyków niemieckich uczciwych, no trudno, no pan Dieter Schenk czy Jochen Bochler, prawda, no oddaje im cześć, w książce też pisze o nich jak o przyjaciołach Niemcach, tak jak pisał, tak, rzetelnych badaczach, tak jak Mickiewicz pisał o przyjaciołach Moskalach, prawda, więc sam kilka książek rekomendowałem prezesowi IPN-u do przetłumaczenia na język polski, bo trzeba te uczciwie napisane książki przez Niemców tłumaczyć, zwłaszcza, że oni mają lepszy dostęp do bazy źródłowej, prawda, mogą czasami ciekawsze rzeczy wyciągnąć, więc jeżeli są uczciwi, to trzeba to wykorzystać. Natomiast proszę Państwa, jest coś takiego, że wielu Niemców, człowiek sam nie wie, co oni myślą. Zachowują dwójmyślenie. Na potrzeby oficjalne mówią teksty uładzone, czasem nawet mile brzmiące w polskim uchu. Tymczasem potem się trafia na ich wypowiedzi zupełnie inne. No mamy pana przewodniczącego Bundestagu Wolfgang, bodaj Schäuble, prawda? Wolfgang Schäuble, zresztą daleko nie szukać, doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, chyba sprzed tam, nie wiem, 2 czy 3 lat jakoś tak. 6. No, może ten czas tak szybko płynie. Wolfgang Schäuble, proszę Państwa. I teraz ten Wolfgang Schäuble zabrał kiedyś głos, gdy
odezwała się pewna pani w Niemczech. Ta pani była dzieckiem polskim porwanym przez Niemców w celu germanizacji. Takich dzieci było około 200 tysięcy. Udało się odzyskać chyba coś koło 60, coś tam 40 do 60 tysięcy. Reszta została, część z nich, prawdopodobnie zdecydowana większość, nie wie o polskim pochodzeniu. To już są ludzie leciwi, pamiętajmy, prawda? Nie wie o polskim pochodzeniu, na przykład z tego obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi, gdzie zresztą na tych dzieciach przeprowadzano eksperymenty, a stryjek prezydenta późniejszego Niemiec Weizsäckera, który był doktorem medycyny, profesorem medycyny na Uniwersytecie Wrocławskim, korzystał z tych eksperymentów medycznych na dzieciach łódzkich. Więc to są takie historie, że czasami aż ręce opadają. W każdym razie, proszę Państwa, ileś tam ze 150 tysięcy tych dzieci zostało w Niemczech, w rodzinach niemieckich. Część z tych dzieci była w takim wieku, że pamiętała jednak swoje polskie korzenie, coś wiedziała o polskim pochodzeniu. Jedna z kobiet jeszcze w latach 80. zażądała odszkodowania od państwa niemieckiego, że ona była Polką, została wywieziona do Niemiec, pozbawiona tożsamości, pozbawiona znajomości języka polskiego, że to zrobiły Niemcy hitlerowskie w okresie II wojny światowej, że ona się domaga odszkodowania. Wolfgang Schäuble, proszę Państwa, który był wtedy ministrem finansów, odpowiedział jej, że powinna się cieszyć, że jest Niemką. Że powinna się cieszyć z tego. No proszę Państwa, w normalnym kraju za taką rasistowską wypowiedź, to ten pan powinien w ogóle wylecieć od razu. No. Tymczasem ten pan robi karierę. No, w 2019 roku, gdy była okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej, no, Wolfgang Schäuble wygłosił bardzo ładne przemówienie, gdzie powiedział o Wieluniu, powiedział nawet o boju pod Wizną, gdzie Polacy tam, tak, 700 Polaków stawiło czoło temu korpusowi Guderiana, który liczył sobie tak 40 tysięcy żołnierzy, i nawet Schäuble ładnie o tym powiedział. To przemówienie bardzo ładne, bardzo, bardzo ładne. I teraz ja zadaję pytanie, no to właściwie, co naprawdę ten pan myśli, prawda? Jakie on ma do tego podejście? No można się tylko nad tym głęboko zastanawiać. Pan profesor pozwoli, ja dodam tutaj dwa zdania wprowadzające. Jest kłopot w ogóle z procesem norymberskim i odbiorem materiałów, które zostały po procesie norymberskim.
Rzecz dotyczy przede wszystkim pierwszego posiedzenia, kiedy ono się rozpoczęło. Rosjanie twierdzą, że 18 października, chociaż formalnie Trybunał przystąpił do pracy 20 listopada 1945 roku. Jakie materiały zostały po procesie? Wszystko było skrzętnie protokołowane. Rosjanie twierdzą, że są 42 protokoły, ale sami wydali z tych 42 protokołów tylko 7 tomów. Ostatni tom ukazał się w 1999 roku. Oczywiście nie z serii piątej, która zawiera tom ósmy, dotyczący między innymi stosunków wewnętrznych w Rosji i robotników przymusowych z innych krajów, którzy trafili na obszar ZSRR, stosunków polsko-rosyjskich i stosunków niemiecko-rosyjskich. Ten tom nigdy nie zostanie przetłumaczony przez stronę rosyjską, chociaż materiały z paktu Ribbentrop-Mołotow zostały w kopii przekazane stronie polskiej w czasie słynnej wizyty w Warszawie. Rosjanie, jak Państwo wiecie, od czasu wystąpienia Putina kwestionują okoliczności powszechnie przyjmowane za oczywiste podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i kwestionowali wszystkie protokoły dodatkowe, łącznie z mapami, z podziałem wpływów i terminami zajęcia poszczególnych obszarów. Zatem erozja tak podstawowych faktów dotyczących Norymbergi nie dotyczy, jak się okazuje, tylko strony rosyjskiej, która wykluczyła jakby z obrad te wątki, ale także i na przykład Brytyjczyków, którzy nie chcieliby ich stosunek do jeńców na terenie Afryki Północnej, jeńców niemieckich i włoskich. Tam też powstawały obozy koncentracyjne, znalazło odzwierciedlenie w protokołach. Francuzi nie chcieli z kolei, by wątek współudziału w procesie wywózki Żydów z terytorium Francji znalazł się w zapisach protokołów norymberskich. A więc sprawa jest niezwykle skomplikowana, nawet 75 lat po procesie norymberskim. Tak, przechodząc do Pana pytania, no wie Pan, to jest taka historia alternatywna. No, historia ma to do siebie, że jest niesprawdzalna, no bo tutaj nie przeprowadziliśmy doświadczenia w probówce, jak chemik czy fizyk może coś zrobić. I właściwie no, ja mogę sobie tylko tak pofantazjować, pogdybać, wie pan, tylko że od razu zastrzegam, że to jest takie troszkę no, mało poważne, to jest takie trochę na luzie. Moim zdaniem, że gdybyśmy rzeczywiście oddali Hitlerowi Gdańsk, zgodzili się na ten korytarz i przystąpili do paktu antykominternowskiego i poszli z Hitlerem na Rosję, no to nie wiem. Nie wiem, czy by się to dobrze dla Polski skończyło. Pomijając, jaką cenę by nam przyszło wobec Niemiec płacić, bo to też prawdopodobnie byłaby cena wysoka, to prawdopodobnie po skończonej wojnie, proszę Państwa, stalibyśmy się państwem wielkości Węgier. Na wschodzie zafundowano by nam linię Kerzona, na zachodzie mielibyśmy granicę na granicę zachodnią przedwojenną i bylibyśmy państwem no ciut większym niż Węgry, bo to by było chyba z jakieś tam 150 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale to już by była trzecia liga europejska i prawdopodobnie na tym by się skończyło, uznano by nas za państwo, które pomagało Niemcom, za państwa agresora. Nie wiadomo, jaki byłby los polskich Żydów, bo wątpię, żeby Hitler odpuścił. No, są tutaj rozmaite wątki. Proszę Państwa, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w Poczdamie, jakbykolwiek na to nie patrzeć, to doszło do pewnego paradoksu.
Po prostu tak, Stalin nie bardzo wiedział, jaka będzie przyszłość Niemiec. Czy się uda dogadać w sprawie tych Niemiec, czy się nie uda, co będzie z tymi Niemcami. Więc wychodził z założenia, a co do Polski, to już wiedział dobrze, że Polska będzie jego, prawda? Więc w interesie Stalina było, żeby ta jego Polska, zależna od Stalina, była jak najbardziej na zachód, prawda? Bo to było w interesie Stalina. Więc dlatego Stalin się tak kłócił w Poczdamie, że nie granica na Odrze i Nysie Kłodzkiej, tylko na Odrze i Nysie Łużyckiej. Dlatego się upomniał jeszcze w ostatniej chwili o Świnoujście, prawda? I o Szczecin. Więc proszę Państwa, Stalinowi zależało na tym, żeby Polska była jak najdalej na zachód, ponieważ wtedy wpływy sowieckie były takie, a to paradoksalnie było oczywiście w naszym interesie także. W naszym interesie także, bo dostaliśmy no może nie pełną, ale jakąś tam rekompensatę za te utracone terytorie na wschodzie i pozostaliśmy średniej wielkości, a nawet można powiedzieć, że pozostaliśmy dużym krajem europejskim, jak na Europę. Więc myślę, że to, co pisze dzisiaj pan Zychowicz na przykład, który bardzo tam za tą wersją się opowiada, że trzeba było iść z Niemcami, myślę, że to byłaby dla nas totalna katastrofa. Już pomijam wszystkie sprawy honoru i tak dalej. Ale byłaby to totalna katastrofa narodowa. Zaczęliśmy optymistycznie, skończyliśmy katastrofą, typowo po polsku. Z optymistycznych rzeczy czeka nas jutro drugi dzień konferencji w Instytucie Północnym. Serdecznie Państwa na nią zapraszam. Autorowi bardzo dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość i mamy nadzieję, że to nie ostatnia książka z tego cyklu rozrachunków polsko-niemieckich, że ta współczesność, szczególnie po roku 90, nie ma jeszcze dobrego opisu, szczegółowego opisu, na tyle, na ile to jest możliwe przy obecnym dostępie do materiałów archiwalnych, ale póki żyją uczestnicy tych wydarzeń, warto byłoby przynajmniej zebrać od nich relacje. Bo gęstość tych kontaktów jest niebywale duża. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Profesorze.